Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tym krótkim poradniku chciałem pokazać, jak można pakować tekstury, ponieważ sporo pytań pojawiło się ostatnimi czasy właśnie o taką konkretną rzecz. Często także okazuje się, że moi studenci zapominają spakować tekstury, dzięki czemu później ich rendery wychodzą co najmniej smutnie. No więc pokażę może, jak można to zrobić. Na początek dodam do sceny zwykłą kostkę. Taką kostkę poteksturujemy sobie na kolorowo, używając rozwinięcia UV. Może zanim rozpocznę coś jeszcze więcej mówić, dodam monitor klawiatury, tak aby na wszelki wypadek było wiadomo, co naciskam. OK. I teraz tak. Mam na scenie kostkę, rozciągnę sobie obszar timelinera i dodam tutaj edytor UV przez Shift F10. I teraz w trybie edycji rozwinę siatkę tej kostki za pomocą operacji Smart UV Project. Szczegóły są wyjaśnione oczywiście w różnych częściach kursu. Mogę teraz dodać nowy obrazek przez naciśnięcie guzika New. Ten obrazek będzie miał wymiary 1024 piksele, mogę nazwać go sobie grid i ustawię, aby to był grid kolorowy, czyli color grid stąd. Nie potrzebuję alfy, nie potrzebuję 32-bitowych liczb zmienno-przecinkowych, wystarczy mi zwykły taki obrazek. Dzięki temu widzę, że mam już tutaj teksturę. I teraz taką teksturę mogę zapisać. I na to są różne sposoby. Jednym z takich sposobów, dość typowym, jest wybranie polecenia z menu Image i później wybranie Save All Images, albo na przykład Save As Image, albo Save A Copy i tak dalej. Najbardziej typowym jest Save As Image. Jeżeli zrobię takie zapisanie, na przykład w swoim głównym katalogu demowym, to w tym momencie ten obrazek jest na dysku. I teraz mogę dodać do mojej kostki materiał, a w tym materiale mogę wybrać kolor, Image Texture. Następnie mogę wczytać tą teksturę, którą zapisałem przed chwilką. Ona jest tutaj. No i mam. Oczywiście taka tekstura będzie na tej kostce nałożona. Jeżeli wyświetlę sobie tę kostkę w Cycles, to widzę, że ona tutaj się ładnie renderuje. Jakoś tam jest rozwinięta. Teraz, jeżeli przyjrzymy się uważnie temu, co się stało w oknie edytora UV, to zobaczymy, że przy nazwie tej tekstury pojawiła się ikonka takiej kartki włożonej do pudełeczka. Tak samo widzimy, że jest taka ikonka kartki włożonej do pudełeczka przy teksturze, którą umieściłem w materiale. I teraz chodzi o to, że tego typu sytuacja pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam włączone pakowanie tekstur. Teraz ta tekstura jest spakowana, to znaczy, że ona zapisze się razem z plikiem Blend. Normalnie taka sytuacja nie występuje. Proszę zobaczyć, co będzie, jeżeli zrobię sobie reset ustawień fabrycznych na takie zupełnie fabryczne. Mam tutaj domyślną kostkę i zrobię jeszcze raz taką samą operację, ale zanim to zrobię, spróbuję trochę powiększyć litery po to, aby w tutorialu było je trochę lepiej widać, więc weźmy sobie, powiększmy litery w interfejsie i przeprowadźmy jeszcze raz szybciutko taką samą operację. A więc biorę sobie klawisz U, Smart UV Project, ciach, mam rozwinięcie UV, teraz Shift F10, widzę to rozwinięcie, dodaję nowy obrazek, nazywam go Grid 2 na przykład. I wybieram sobie, żeby to był na przykład UV Grid. Będzie troszeczkę inny. Tak wygląda. Teraz, jeżeli dodam sobie materiał, zauważyć proszę też również, że teraz mam Blender Render wybrany jako domyślny silnik renderujący. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Mam dodany materiał. W tym materiale dodam teksturę, która jest tutaj. Na razie jest pusta, więc wybiorę sobie Image or Movie. Ustawię ten image, wybierając go z dysku, ale musiałem go wcześniej zapisać, więc go zapiszę. Image, save as image, nazywa się on będzie grid 2. Teraz go wczytuję. Oczywiście może się komuś wydawać, że są nadmiarowe operacje, ale pokazuję taki czysty przypadek, taki zupełnie niezaburzony. Proszę teraz zobaczyć, że jest tutaj pokazana cała ścieżka do tego pliku, czyli ukośnik home, piotao i grid 2. To jest ścieżka tak zwana bezwzględna. Taka ścieżka oczywiście do tego pliku prowadzi. Jeżeli plik Blend gdzieś zapisze, to ta ścieżka będzie bezpośrednio pozwalała ten plik wczytać Blenderowi. Teraz, jeżeli chciałbym zobaczyć, jak wygląda render, to proszę zobaczyć, tutaj jest ten grid nałożony, ale jeszcze nie do końca jest dobrze nałożony. Nie korzysta na razie ta moja tekstura z mapowania UV, które powinienem ustawić sobie tutaj na zakładce Mapping Generated UV. No i ewentualnie, jak chcę, to jeszcze mogę wybrać, która warstwa. Teraz, jak już popatrzymy, to widać, że jest. A więc mam nałożoną teksturę. Teraz jest różnica. Jeżeli taka tekstura jest nałożona, to proszę zobaczyć, że tutaj nie ma takiej ikonki z tym pudełeczkiem.
No i to jest właśnie ten problem, który często powodował, że na przykład takie prace w Blenderze, które dobrze u kogoś wyglądały, się świetnie renderowały, u mnie renderowały się źle. I nie można było takiej tekstury odzyskać. Widziałem tylko smutną, pustą ścieżkę i tak dalej. A więc teraz zobaczcie, jak wygląda proces nieprawidłowy. Jeżeli teraz zapiszę plik Blendera przez na przykład nazwanie go Grid 2 i zapiszę go w swoim katalogu domowym, to taki plik Blendera oczywiście będzie zapisany z lokalizacją, gdzie ma zapisaną informację o tej ścieżce, którą miałem w teksturze, czyli o tym czymś tutaj. I teraz Blender widzi, że to Grid 2 tutaj ma takie dwa ukośniki z przodu, co oznacza ścieżkę lokalną. Widzimy także, że to pudełeczko tutaj obok jest puste. No i ta ikonka oczywiście wygląda na część poprzednią. Taka tekstura nie będzie zapisana razem z plikiem. Na dowód tego mogę pokazać, jak to wygląda. Weźmy sobie, wypiszmy wszystkie pliki Blend, które mam teraz u siebie w katalogu domowym. No i proszę zobaczyć, jest tylko jeden taki plik i jego wielkość to jest tyle bajtów. No i dobrze. Teraz, jeżeli spróbuję taki plik przenieść w jakieś inne miejsce, na przykład zrobię sobie katalog testy i ten plik Grid 2 Blend przeniosę do katalogu testy w ten sposób i tam wejdę i spróbuję taki plik wczytać do Blendera. Niech on się nazywa Grid 2. To teraz Blender, który ten plik wczytał, już tej tekstury tutaj nie ma. Mimo tego, że tekstura ma swoją nazwę, mimo tego również, że w materiale jest wybrana tekstura jako obrazek i mimo tego, że nawet jest ustawiona ścieżka, ale niestety tej tekstury nie ma w tej ścieżce, gdzie leży plik. Dlatego jeżeli ktoś nie wpakuje takiej tekstury wprost wewnątrz pliku, to w tym momencie ja tego niestety nie zobaczę i będę miał coś takiego. Dobra, więc teraz pytanie oczywiste jest, jak to wpakować, jak się uchronić przed niebezpieczeństwem takim, że to może na przykład się nie wpakować, jeżeli zapomnę na przykład tego zrobić. Jak widzieliście w tamtym przypadku pierwszym, który pokazywałem, miałem to wszystko spakowane ładnie i automatycznie się to wydarzyło. I teraz cała zabawa polega na tym, że w Blenderze istnieje opcja, którą mogę sobie włączyć, która jest w grupie File, w menu, w External Data i nazywa się automatycznie pakuj do pliku Blend. Wszystko. Jeżeli taką opcję włączę, to w tym momencie jeszcze nie powoduje, że wszystko się spakowało, ale jak się odświeżył ten interfejs, to już widzę, że się spakowało automatycznie. Tutaj także na podglądzie przez chwilkę miałem informację o tym, że zostały spakowane pliki i tutaj widzę informację w logu, że spakowano jeden plik dokładnie. Także jeżeli teraz zapiszę swój plik i nazwę go na przykład Grid 2 z rozszerzeniem A i zapiszę go do tego katalogu testy, czyli tam, gdzie nie ma tego obrazka, to zaraz będziemy mogli zobaczyć, czy coś się rzeczywiście zmieniło. Popatrzmy sobie na testy może. I widzimy teraz, że ten plik drugi, który ma spakowany obrazek w środku, jest troszeczkę większy. No i to jest właśnie ta przyczyna. Po prostu dlatego jest większy, że spakowany ma w środku obrazek. I teraz, jeżeli ja otworzę sobie w Blenderze jakimś zupełnie nowym ten plik Grid 2A Blend, to w tym momencie ten Blender będzie w stanie mi taki plik narysować. Proszę zobaczyć, od razu go widać w edytorze UV. Widać też spakowaną ikonkę, znaczy to, że ten plik jest wpakowany. Mogę też od razu uruchomić render i widzę teksturę. Tak się wpakowuje plik i nie ma tutaj znaczenia, czy to jest Blender Render, czy Cycles, czy coś jeszcze innego. Tak po prostu wpakowałem plik. Teraz, jeżeli chciałbym zrobić to z jednym plikiem, albo na przykład z tylko wybranymi plikami, to w żadnym wypadku nie muszę takiej opcji włączać na stałe, ponieważ ta opcja spakuje wszystko, co tylko może. A więc spakuje pliki fontów różnych, jakieś skrypty, no wszystko, co tylko się da. Zamiast tego taką opcję mogę wyłączyć i mogę wydać opcję, czy polecenie spakuj wszystko do pliku Blend. Jeżeli nie chciałbym wszystkiego pakować, albo może teraz dam rozpakuj wszystko, ok? I teraz mam rozpakowaną tą ikonkę, że chciałbym spakować jeden tylko taki plik, to w tym momencie mogę z menu Image wybrać sobie polecenie spakuj obrazek. Czasami widać także tutaj polecenie spakuj jako PNG, czyli jako obrazek PNG, a mogę też wcisnąć ten malutki pusty kaczek kratki. I to powoduje zapakowanie tego konkretnego pliku wprost do pliku Blend, który oczywiście muszę potem zapisać, czyli jak teraz mam zapakowany ten plik obrazka, to mój plik Blend już się zmienił, co widzę po tej gwiazdce, która jest tutaj, o, w tym miejscu. I to oznacza, że plik należy ponownie zapisać, inaczej nic z tego nie wyjdzie. Istnieje jeszcze kilka innych rzeczy, które przy tej okazji jakby chciałbym powiedzieć. Jeżeli zrobię render na przykład takiego pliku i taki render spróbuję teraz pozostawić w tym oknie i zapiszę ten plik Blenda jako na przykład
Ctrl S, ten grid 2A, a później taki plik spróbuję otworzyć poprzez na przykład otwórz ostatni plik, grid 2A, to tego renderu tutaj nie ma. Render nie zapisuje się w pliku. I on się nie zapisze nawet wtedy, kiedy będę miał tutaj włączone automatyczne pakowanie. Proszę zobaczyć, robię render, zapisuję plik. Render się w ogóle nie wpakował, jak widać. Jeżeli ten plik teraz wczytam, to tego renderu nie będzie. I znowuż muszę powiedzieć, że wiele osób przysyła mi często pliki z renderem, które mogłem sobie zobaczyć, nawet na full screena go robią, tak żeby było wszystko od razu dobrze widać. A ja widzę później tylko taką kratkę i patrzę z politowaniem, że ktoś tego po prostu jeszcze nie ogarnia. Więc pamiętajcie o tym, że render się w pliku nie zapisuje sam i żeby on się zapisał, to trzeba wziąć sobie edytor UV, czyli na przykład to okno i wczytać taki render. Weźmy sobie ten render na początku, zróbmy. Zapiszę go teraz przez F3 jako na przykład testy, niech to się nazywa render. No i teraz muszę go tutaj wczytać, a więc biorę sobie Open Image i wybieram ten render, który tutaj sobie zapisałem. Wczytuję go i ten render oczywiście tu teraz się już zapakował, ponieważ mam, przypominam, włączoną opcję o automatycznym pakowaniu. I teraz taki plik oczywiście muszę znowu zapisać. Jeżeli teraz zobaczę, jaki on będzie duży, to powinien być jeszcze większy niż poprzednio. A więc wchodzę do katalogu testy. Proszę zobaczyć, grid 2A teraz ma 58 czy 586 tysięcy bajtów. Tak to wygląda. Odnośnie tych plików PNG jeszcze. Zauważmy, że plik PNG to jest plik, który jest pozbawiony stratnej kompresji. On jest oczywiście kompresowany, ale informację całą, jaka była w pliku oryginalnym, mogę później odtworzyć, dlatego wielkość tych plików jest dosyć spora czasami. Zdarza się, że pliki mogą mieć po 11 mega, po 100 mega, a trafiają się czasami większe. Zależy oczywiście to wszystko od ich stopnia złożoności i wielkości. Taki plik mogę skonwertować na plik, który ma format JPG. Wystarczy tylko, że na przykład convert, i teraz wezmę render PNG, skonwertuję go na render JPG. Jeżeli takie coś zrobię, to w tym momencie ten format JPG będzie oczywiście stratny, ale będzie też dużo mniejszy. I to jest mniejszość o rząd. W tym momencie oszczędzam z 500 kilo, robię 17. Jest to znaczna różnica. Jeżeli renderuję, to Blender domyślnie ma tak ustawione, że będzie chciał renderować jako pliki PNG. Nawet taki render jak zapisuje, to on automatycznie mówi, że chce mieć tutaj rozszerzenie PNG. Ale to można zmienić. Nie musimy robić tej konwersji, którą zrobiłem przed chwilą. Tylko zamiast tego możemy przewinąć to okienko w dół. I tutaj jest taki panel Save as Image. Powiększę go trochę jeszcze. I możemy tutaj wybrać swój ulubiony format. Możemy ustawić kompresję większą pliku PNG, ale zamiast tego możemy wybrać również format JPEG. Format JPEG skompresowany w 95% będzie praktycznie nieodróżnialny od oryginału. To oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale to jest dość dobra kompresja, a jednocześnie oszczędzimy miejsce. W tym momencie właśnie taki plik zapiszemy sobie jako JPG. Zapiszę teraz go jako render2.jpg. I znowuż porównamy sobie rozmiar. Proszę zobaczyć, że ten render 2 zapisany przez Blendera jest troszkę większy, mimo tego, że kompresja miała tam 95%, niż ten render, który jest tutaj. Ale przypuszczam, że jego wygląd może być również lepszy, więc weźmy sobie te rendery, wyświetlmy. Tutaj mamy render 2 JPG, czyli to jest ten zapisany przez Blendera. Tutaj jest render zapisany przez konwersję. A tutaj jest plik PNG. Jak widać na oko, nie jesteśmy w stanie ustalić, czym się takie rendery różnią, ale oczywiście możemy użyć Blendera do ich porównania. A więc może to szybko pokażę. Wrzućmy sobie edytor nodów tutaj. Weźmy sobie użycie nodów, backdrop. Teraz zamiast render layers będzie mi potrzebny nodzik o nazwie image. Wczytam teraz jeden z takich renderów. Render PNG to jest ten mój, który jest rzeczywiście dobrym renderem i to jest ten, którego używaliśmy przed chwilą. Myślę tutaj, że powinienem przesunąć troszeczkę to tło w dół, tak żebyśmy go lepiej widzieli. I teraz oprócz tego pliku wczytam sobie również w kopii tego noda drugi plik. Proszę zobaczyć, że on się automatycznie wpakował tutaj, więc teraz usuwam go i otwieram nowy, wczytując na początku render JPG. To jest ten, który otrzymałem z tego przez konwersję. A teraz wczytam sobie jeszcze jeden, który wygenerował mi sam Blender. Porównamy sobie, jak bardzo te pliki się od siebie różnią. Można je porównać za pomocą noda, który znajduje się w grupie Color. Nazywa się Mix, ale mogę go przełączyć na Difference. To jest po prostu różnica między obrazkami, a w zasadzie wartość bezwzględna z tej różnicy. Teraz jeżeli wezmę w pierwszy image, włożę sobie
normalny, oryginalny PNG, a w drugi włożę ten jotpack, to mogę kliknąć tutaj i zobaczyć, jakie są różnice. I proszę zobaczyć, te różnice są. Tak wyglądają, one są dosyć ciemne tutaj, ale są. I to jest różnica w pliku po konwersji za pomocą convert. Jeżeli wezmę sobie ten plik, to w tym momencie to są różnice w pliku wygenerowanym przez Blendera. Jeżeli będę chciał porównać te dwa JPEGi, to między nimi jest taka różnica tutaj i może ona jest dosyć słaba, w związku z tym wezmę sobie jeszcze coś takiego jak Vector Normalize, podłączę w to miejsce i teraz widzę znormalizowane różnice. A więc tak by wyglądały one, gdyby je wszystkie podciągnąć pod kolor czarno-biały i wartości każdego z tych ciemnych kolorów rozciągnąć na przestrzeni od 0 do 1. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale myślę, że jeżeli to spokojnie sobie obejrzycie, to sprawa stanie się całkiem jasna. Więc tak wyglądają różnice z konwersji, tak wyglądają różnice w pliku JPG zapisanym przez Blendera, a tak wyglądają różnice pomiędzy oryginalnym plikiem i oryginalnym plikiem, czyli wcale ich nie ma, ponieważ to jest idealnie ten sam plik. Dobra, myślę, że i tak już wystarczająco powiedziałem dużo niepotrzebnych słów na temat tak prostej rzeczy jak pakowanie plików, ale jest jeszcze jedna rzecz, która może się wydać przydatna. Jeżeli na przykład będę miał plik Blendera, do którego wczytałem sobie taki grid 2 na przykład, i przypadkiem nie będą znalezione tekstury w żaden sposób i tych tekstur nie będę miał, ale tekstury na przykład będą dostarczone mi w jakimś innym, powiedzmy sobie, pliku albo, no powiedzmy, będą rozpakowane, będą leżały w innym katalogu czy cokolwiek, to zawsze mogę je znaleźć i Blender może je wyszukać. Wystarczy tylko, że wezmę sobie file, external data i tutaj będzie find missing files. Zobaczmy teraz, co jest w logu. Jak widać, w logu jest całkiem pusto. Zobaczmy tą teksturę. Nie ma jej tutaj, nie mogę jej zobaczyć, na podglądzie oczywiście pusto, więc weźmy sobie teraz to find missing files. I teraz w tym oknie pokażę, w którym katalogu są te tekstury, na przykład w textures. Ta tekstura została tutaj rozpakowana przed chwilką. Teraz proszę zobaczyć, ona się znalazła, od razu została wciągnięta we właściwe miejsce i wszystko jest w porządku. A więc jeżeli teraz włączę sobie to automatyczne pakowanie, to zapakuję do pliku blend taką teksturę. Ciach, zapakowano jeden plik. Teraz robię Ctrl S, zapisuję i już mam plik ze spakowaną teksturą. Tak się to powinno robić. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Powodzenia w pakowaniu tekstur.